Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani 21 grudnia. Mamy czwartek, a ja jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy do wszystkich nowych osób, kochani. Z całego serca proszę, piszcie do mnie po imieniu. Tylko i wyłącznie po imieniu. Jesteśmy tutaj duchową rodziną, duchowymi przyjaciółmi i tutaj zwracamy się do siebie po imieniu. Dzisiaj będzie bardzo krótko. Dziękuję Wam w ogóle wszystkim, że jesteście, że czekacie na mnie. Powiem, że czekacie. To jest niesamowite. To jest takie... Ach, ja nie wiem, co powiedzieć. W życiu nie myślałam, że ktoś będzie kiedyś na mnie tak czekał. Kochani, dzisiaj wiecie, o czym powiem? O blokadach, o naszych blokadach. O takiej jednej blokadzie, bardzo ważnej, o strachu. Strach blokuje nas przed pójściem dalej. Strach blokuje nas przed podjęciem działań. Strach blokuje nas przed drogą duszy. Jeżeli gdzieś czujesz, że chcesz coś zrobić, to zrób. Zobaczcie, jak dzieci robią. Dzieci się w ogóle nie boją praktycznie. Ja wiem, że to też jest mało rozsądne z ich strony czasami, bo nie boją się totalnie. Ale samo dziecko jako samo dziecko raczej sobie krzywdy nie zrobi. Dopiero te nasze ostrzeżenia. Uważaj, bo spadniesz i coś się stanie. Normalnie by dziecko spadło, by się nic nie stało. No wiadomo, jak wejdzie tam na 10. piętro i będzie balansować na krawędzi okna i no to się coś stanie. Ale tak normalnie to my już wpajamy w głowę dzieciom zagrożenia, które mogą go spotkać, a niekoniecznie muszą. I wtedy takie dziecko, jak słyszy 1000 razy, nie biegaj, bo się przewrócisz i pozdzierasz kolana, ono buch, przewrócone, pozdzierane. I tak samo z nami jest. To nie idź, nie rób tego, to nie wypada, a tu się będziesz wstydził, a to, a tamto, a siamto, a sramto. Masz ochotę poskakać sobie po kałuży, idź i skacz. Załączmy w sobie tą dziecięcą radość, tą dziecięcą ciekawość kwiata. Na pewno każdy z Was kojarzy obrazek, na pewno macie, jak, albo nawet sami Wy, jak pierwszy raz dziecko zobaczy motyla, biedronkę, może nawet niekoniecznie pierwszy, ale jakie ono jest ciekawe, prawda? Jak ono na to wszystko patrzy. Patrzmy tak na świat jak dziecko. Patrzmy na świat oczami dziecka. Niech wszystko zaczyna nas fascynować na nowo. Kiedy idziemy do sklepu, spójrzcie na liście. Pamiętacie, jakie to były pieniądze? Jaka to była dobra kasa z liści? Jak się robiło sklepy? I się szło i kupowało, co się chciało. Tak się poczujmy. Tak się czujmy. Przecież my się wtedy w kolejkach czuliśmy tacy bogaci. A te klopsy z piasku. Kto ich nie pamięta? Przecież to były najlepsze klopsy na świecie. I najdroższe pewnie zawsze. Tak, kochani, poczujmy w sobie tą dziecięcą radość. Poczujmy tą radość świąt, która teraz idzie. Te choinki, lampki, które się świecą. Popatrzmy na tą magię. To jest przecudowny czas, czas odpoczynku. Nie gońmy z pracami domowymi. Jak się, słuchajcie, czegoś nie zrobi, wiem to na swoim przykładzie, ja Wam naprawdę sprzedam tajemnicę życia. Jak się okien nie umyje, to święta się odbędą. Już to wiem. Naprawdę to wiem. Gdzieś wewnętrznie, wiecie, długo we mnie była taka niezgoda, że aj, no przecież to trzeba wszystko porobić, a to musi być wszystko porobione, a to to. Przecież i tak się sprząta. Jak nie odsuniesz tej kanapy, to się nic nie stanie. Święta się odbędą. Zrobisz to po świętach. Najlepiej to już zacząć w ogóle robić cały rok. Na spokojnie. Dajcie sobie też pomóc. Żeby nie było tak, że każdy przychodzi święta, a wypadacie. Mam dosyć. Zobaczcie, jak dzieci czekają na święta. Też tak czekajcie na te święta. Z taką radością. Z takim tym czekaniem na Mikołaja, że przyjdzie i przyniesie prezenty. Dla Was niech tym prezentem będzie spokój, odpoczynek, czas dla siebie. To jest niesamowity prezent. Żebyście wzięli jak najwięcej z tego wolnego czasu, ile się da. Kochani, a dzisiaj już kończę, bo od rana dosyć dużo u mnie
przedsięwzięć. Tak. I karty. Które karty nam powiedzą? Odrzucamy strach przed czymkolwiek. Idziemy do przodu i cieszymy się jak dzieci. To jest motto na dzisiaj. Niczego się nie boję i cieszę się jak dziecko. Wszystko, co mnie spotyka, jest ku mojemu dobru. Wszystko, co mnie spotyka, jest ku mojemu dobru. A Boże, patrzcie, bo tą wyciągnęłam. A dobra, no już jak miała być, to niech będzie. Co to za karta? Sprawiedliwość. Archanioł Raguel. Uczciwe i właściwe decyzje. Jeśli coś jest Twoim zdaniem słuszne, rób to. Broń swoich przekonań. Dokładnie, widzicie? Odrzuć strach. Broń swoich przekonań. Pewnie zauważycie, że moje serduszko się pojawiło, tak? A to też dlatego, że wiecie, ja się dopiero rozpakowuję po przeprowadzce. Broń swoich przekonań. Jeżeli jesteś czegoś w 100% przekonani, to broń tego. Wiecie, też się mówi, że tylko krowa nie zmienia zdania, ale jeżeli jesteś w 100% przekonany o swojej racji, to broń tej swojej racji. Jeżeli twierdzisz, że nie, święta się odbędą, jak nie umyję okien, choćby ci domownicy mówili z brudnymi ognami, daj im matki i niech idą i myją. To taka przenośna, kochani. To co? To karta. Karta. Gdzie jest karta? Tu się schowała karta. Sprawiedliwość. Pamiętacie to, nie? Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No właśnie. Ta karta przybyła do Ciebie, ponieważ próbujesz podjąć jakąś decyzję. Anioły prowadzą Cię do mądrych i podejmowanych z rozwagą wyborów. Mają być one bezstronne i podejmowane bez strat dla jakichkolwiek osób, których dotyczy, włączając to w Ciebie. Jeśli nie jesteś w stanie zachować obiektywizmu, postaraj się znaleźć kogoś, kto posłuży Ci jako bezstronny doradca. Karta ta oznacza również, że decyzja, którą podejmiesz, będzie dla Ciebie dobra. Jeśli aktualnie jesteś uwikłany w proces sądowy, możesz się spodziewać jego korzystnego zakończenia. Ważne jest jednak, byś bardzo dokładnie czytał wszelkie dokumenty prawne i kontrakty, zanim zdecydujesz się je podpisać. Rób to, co jest właściwe. Bierz odpowiedzialność za swoje czyny. Przeciwstawiaj się niesprawiedliwości. Broń swoich przekonań. Przeprosiny idą do kochani. Mówienie ich bądź przyjęcie. Być może trzeba się odważyć, pozbyć strachu, iść kogoś przeprosić i powiedzieć, no słuchaj, no przepraszam. No tak trzeba. A Archanioł Raguel jest archaniołem, który tworzy harmonię w związkach międzyludzkich. Pomoże Ci również w podejmowaniu decyzji dotyczących innych ludzi. Proś Raguela o przyniesienie pokoju w stosunkach między Tobą a pozostałymi osobami. Archanioł Raguel też nam tutaj wyszedł. Widzicie, jak to się wszystko tutaj nam pięknie zazębia, jak to wszystko pięknie ze sobą gra. I kochani, i karta, i archanioł jeszcze, który wspomoże naszego archanioła. U nas Raguel też już chyba był, nie? Ups. Który z archaniołów? Zobaczmy sobie. Który z archaniołów będzie? Jeszcze je sobie tam przetasujemy, przemieszamy. I co, kogo mamy? Kochani, Archanioł Raguel. Czy wy to widzicie? No jak tu nie kochać tych kart? Archanioł Raguel, tak? No to już wiemy, w czym nam pomoże. To już wiemy, w czym nam ten kochany pomoże. To jest magia w ogóle. Słuchajcie, dzisiaj ja po prostu od rana czegoś szukałam. A że mam jeszcze kartony nierozpakowane, bo to jest. I właściwie ja już od wczoraj szukam różnych rzeczy, bo szykuje nam się wyjazd. I w pewnym momencie staję. Najpierw to jest paszport mojego babcia. I staję i mówię, ja muszę być sama w domu. I mówię, no to anioły prowadźcie. Słuchajcie, z zamkniętymi oczami. Podchodzę, otwieram szufladę. Patrzę, zaglądam w koszulkę. Jest. Szukał w tej szufladzie nie wiem ile czasu. I dzisiaj też szukałam jednej rzeczy i...
Szukaliśmy najpierw we dwójkę, później mówię, idź już, zostaw mnie tu na chwilę samą. Słuchajcie, zostałam sama, 30 sekund znalezione. I też pierwsze co, anioły, prowadźcie. Ja nie pytam się, gdzie to jest, tylko pytam się, prowadźcie. I dostaję taki impuls, idź, rozpakuj ten i ten karton. Tak faktycznie tutaj jest. Archanioł Raguel jest odpowiedzialny też za postrzeganie ciała fizycznego, głowa w chmurach, grunt pod nogami, kontakt z aniołem stróżem, przyjaźń, praca nad sobą, szanowanie natury, rozwój, materialna obfitość, przestrzeń dla siebie i innych, głębokie oddychanie, stabilność ciał niematerialnych, przezwyciężenie różnych klątw. Kochani, co jeszcze? Słuchaj się uważnie w swój głos, w głos twojego ciała. Posłuchaj, co do ciebie mówi. Spróbuj po prostu je zrozumieć, co czują twoje stopy stykające się z podłożem. Jak głęboki jest twój oddech, gdzie w twoim ciele zbiera się i kumuluje energia. I pomocna afirmacja na dzisiaj. Odnalazłem przestrzeń, by być tym, kim jestem. Czuję pulsującą moc ziemi. Oto jestem tutaj, tu i teraz i daję temu wyraz, okazując radość życia. Cieszmy się z życia. Życie jest naprawdę piękne, uwierzcie mi. Tylko wystarczy inaczej na to życie spojrzeć. Czasami jest tak, że patrzymy w lewo i to tak nie idzie. Czasami jest, że patrzymy w prawo, też nie idzie. Ale czasami jest tak, że jak spojrzymy na to wszystko z góry, to mamy zupełnie inny kąt widzenia. Przytulam Was bardzo mocno. Życzę cudownego czwartku. Magda.